Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej. Powracamy do Assassin's Creed 3 i startujemy z powrotem w Bostonie. Kontynuujemy misję osady, które ciągną i dociągną się do końca nie mogą z jakiegoś powodu. Aczkolwiek, o ile się nie mylę, nie powinno być ich już zbyt dużo. Ostatnio byliśmy świadkami ślubu, narodzin dziecka, no działo się działo. Teraz lecimy tutaj rozwiązać sprawę doktora White'a, o ile się nie mylę. I oszczerstnego temat, który w jakiś sposób zagrażają jego osobie. Who is selling the papers that slander him? Well, you won't find argument from me. Doc Lyle healed my leg good as new. The pamphlets are being distributed by a few paper boys around Boston. Okay. Doktor Śmierć. To może być ktokolwiek. No ciekawe, czy chodzi o tego chłopca, który generalnie stoi na skrzynkach i wykrzykuje rzeczy. Nie potrzebuje wzroku orła, żeby go namierzyć. A, młody opierdolił robotę, widzę. Widać, że młody biznesmen. Nie jestem pewien, czy uciszenie trzech chłopaczków w całym Bostonie generalnie w jakikolwiek sposób tutaj pomoże White'owi. Wiecie, oni tak aby tylko to rozprowadzają. Trzeba by zatrzymać gościa, który drukuje to. O, kot! Hello, kocie. Miau. Generalnie, wiecie, sens by miało to w momencie, aby Connor przekupił dzieciaka, żeby powiedział mu, od kogo to ma. To by było sensowne. A tutaj, no cóż, tak nie wydaje mi się. Okej. Słyszę drąc... A, dobra, tutaj jesteś. Nie jestem pewien, czy stawianie skrzynki na środku ulicy to dobry pomysł. Ktoś może to wklepać, młody. Okej, mam go przekupić jeszcze raz. Ej, kolego, ten, ja cię już ten, raz cię przekupiłem, nie? Więc tak, no... Where's the man printing these pamphlets? Look, mister, there's a man who pays me to hand his papers out. So long as he's doling the coin, I'll be doing what he asks. Ale gdzie go znajdę? No nie pomogłeś mi zbytnio. Okej, to ten randomowy gościu, którego właśnie minęliśmy. Okradliśmy go i co to w sumie dało? Zaliczyło questa! Okej, spoko. Okej, cokolwiek, nie wiem, ukradliśmy mu, nie wiem, matrycę do drukowania ulotek czy coś takiego, nie mam zielonego pojęcia. Okej, i zakład Lyle'a w ten sposób się rozwinął najwidoczniej. No dobra, to było dziwne, jak zwykle kurwa w tej grze zresztą. Tak więc tutaj wydaje mi się, że nie mamy już nic do roboty. Lecimy więc do portu, do Nowego Jorku. Tutaj mamy misję od Achillesa związaną z odzyskaniem obrazu. Potem zerkniemy do osady, czy pojawi się coś nowego. Kurwa, lepiej żeby nie. I dopiero potem będziemy lecieć sobie misję główną. Searching, 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 searching. What the fuck? A, jestem jeszcze tutaj w Bostonie, no tak, zapomniałem, muszę obejrzeć dwa loadingi, żeby przenieść się do Nowego Jorku. O, głupi ja. Okej, to jest właściwe miasto. I mamy misję osady. Oczywiście po środku niczego, bo nie chciało mi się biegać po tunelach i odblokować punktów szybkiej podróży. Because why not? Tam więc spotykamy się na miejscu. Okej, dobiliśmy do spalonej dzielnicy Nowego Jorku. Mamy tutaj misję osady, która jest, no, błyskawiczna to za mało powiedziane.
To za dużo powiedziane. Musimy przejąć paczkę z obrazem. To jest tym tam o spalonym budynku. Wspiąć się generalnie na 5 miejsc do kupy. O ile tylko Connor postanowi się na je... Cokolwiek właśnie, Connorze, zrobiłeś, nieważne, tak też dam radę. Na parę miejsc do kupy. Okej, właśnie o to chodziło. I tak, mimo tego, iż cała dzielnica jest po prostu zniszczona, mimo tego, iż ten budynek jest zniszczony, to Achilles wiedział, gdzie ukryć swój obraz w taki sposób, żeby żaden ogień go nie dosięgnął. Teraz ja spadnę, jeśli się puszczę, prawda? Tak więc lepiej zrobię to, o, właśnie w ten sposób. It would have burned had it not been here. Achilles will be pleased. Sądzę, tak, Connor stwierdził to zanim zobaczył, co jest w środku. I tak, idziemy odnieść paczkę Achillesowi, bo czemu zwlekać, prawda? Tak, mam nadzieję, że to popchnie cokolwiek do przodu i po prostu osada zakończy swój wątek już w tym momencie. Ja dobrze wiem, jakim wydarzeniem to teoretycznie to skończyć powinno. I wydaje mi się, że... Kurde, dobra, może... Powiem to tak. Po tym, co teraz oddamy, wydaje mi się, że powinniśmy mieć jeszcze jedną faktyczną misję, taką, gdzie będziemy musieli coś zrobić i będzie to misja kończąca wątek dużego Dave'a. Potem będziemy mieli pewną, dosyć zabawną cutscenkę, nie ukrywam, związaną z Lensem i jego ciekawym tworem. A następnie będziemy mieli cutscenkę, która jakby podsumuje nasze działania w osadzie. To nie jest jakby dobre słowo, aczkolwiek no tam zostanie wszystko sprowadzone do końca po prostu. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy taka cutscenka nie wyświetli się dopiero w kolejnej sekwencji. Ale to już się zobaczy, I sprawa polega na tym, że wiem, że po prostu już w tym momencie dużo nam tego nie zostało i to jest aby... To jest dobra nowina. A i swoją drogą, dobrze, że to jesteśmy. Będę chciał skorzystać z księgi craftingu. Ponieważ teraz mam wystarczająco dużo osadników na wysokich poziomach, by móc stworzyć cokolwiek konkretnego. I have the painting you sent me for. Would you like some help hanging it? Maybe not just yet. Yay! Dziękuję, Achillesie. Jesteś takim przyłóż do rany człowiekiem, naprawdę. Ja zobaczmy. Czy pojawi się coś nowego? Nie, to znaczy, że póki co mamy A nie, dobra, trzeba tutaj rozmowę. Jakąś interakcję z postacią. Fajnie, stoisz i patrzysz w ścianę całymi dniami, tak? Bosko. What is it, old man? Just an old painting. I have gathered that much. Why will you not open it? It is something close to me. Something that I can't bear to look at just yet. Perhaps someday I will muster up the courage to gaze upon it again. But not yet. Zgadnijcie, co jest na malowidle i zgadnijcie, co jest powodem Achillesa, czemu jest taki zgorzkniały. No, macie jakby dwie możliwe rzeczy do zgadnięcia, tak więc no. Dobra, teraz tak, rzemiosło. Dobra, to nic. I teraz tak, mamy... A, nie mamy teraz odpowiednich surowców. Ale dobra, przede wszystkim możemy stworzyć podwójną kaburę, jeśli będziemy mieli odpowiednie drewno. I teraz, jakie to ma być, kuźwa, drewno? Drewno palisidrowe. Teraz takie to drewno musimy właśnie kupić. Las. O, właśnie to. To jest właśnie nasze drewno. Mamy tyle wszystkiego, że możemy kupować. I teraz możemy stworzyć dzięki temu podwójną kaburę. Bum. Możemy nosić dwa pistolety do tego momentu. Dalej, co mamy dalej? Pistolet angielski skokowy. Oczywiście gra nie mówi nam, jakie te pistolety mają statystyki, zanim ich nie stworzymy, tak? Więc no, kuźwa, żyć nie umierać. Możemy stworzyć sakiewkę na naboje. To jest śmieszne, ponieważ Ellen, czyli krawcową, dostajemy jako ostatnią osobę do osady.
a także rozwijamy ją prawie że na samym końcu, ale jednak to ona robi 90% najprzydatniejszych rzeczy w tej grze. Wszystkie sakiewki, właśnie kabure, nie wiem, tego typu rzeczy. A co muszę tutaj mieć? Nici. Dobra, wiecie co? Po prostu zrobimy to tak. Jako że mamy narąbane wszystkiego. Nie wiem, krowia skóra się na przykład może przydać, nie wiem. Jako że mamy sporo kasy i nasza osada troszeczkę to już naprodukowała tego i owego, to porobimy sobie rzeczy przydatne do craftingu i potem z tego powykuwamy sobie absolutnie już wszystko. Nie mam pojęcia, ile czego będzie nam potrzebne. Drewno na rozpałkę raczej się nie przydaje do craftowania czegokolwiek, aczkolwiek co ja tam wiem. 9 na 10, 10, 10, dobra. Oczywiście będę musiał też kupić trochę rudy, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zioła mi się raczej nie przydadzą, skóra prędzej. Generalnie potem będę mógł to na przykład posprzedawać i to nic nie stracę, ale nie, żeby zależało mi na kasie, bo w momencie, kiedy stworzę już dobry miecz i pistolet, to nie będę musiał już na nic wydawać kasy w tej grze po prostu. O, generalnie zaraz mi się kasa skończy, żeby nie było. Tak tutaj kozaczyłem, a już mi się zaczyna kończyć, nieładna sprawa. Wapień, proszę bardzo. Nie mam pojęcia, czy ze skały wapniowej można zrobić cokolwiek ciekawego, aczkolwiek nieistotne. Można i tyle. Zaufajcie mi. Co drugą, to jest taki dick move, że musimy płacić za coś, co nasi osadnicy wydobywają w naszej osadzie z naszej ziemi, w sensie z ziemi Achillesa, ale wiecie, to teoretycznie to należy jakby do nas, tak więc no. Wiecie, dick move, nie? No i teraz mamy rzemiosło i teraz możemy kuźwa tworzyć. Albo i nie. Nie mamy kuźwa... okej, czyli jeszcze coś się wydarzy najwidoczniej u... O Jezu Chryste, jak on się nazywa? Krzemień. Jezu Chryste, to jest jego imienia. U Norisa. Ponieważ... nie możemy wydobywać krzemienia. Krzemień to definitywnie... definitywnie coś kamiennego, coś do wydobycia, tak więc to powinno być tutaj. Aczkolwiek widzę, że tego nie mamy z jakiegoś kuźwa dziwnego powodu. No dobra, czyli pistoletu sobie nie wykujemy. Bo tak. Kołczan, proszę bardzo, why not? Generalnie tak, Assassin's Creed 3. Najgorsze kuźwa menusy na świecie prawdopodobnie. To wykuliśmy. Maczuga mnie nie interesuje absolutnie. Dave jeszcze nie od pewnego poziomu. Nóż Broken Sword, okej. Okay. Let's kuźwa rock. Broken Sword, pistolet skałkowy, podwójna kabura, sakiewka na naboje. Czy już to stworzyłem? Tak, to już to stworzyłem. Jezu, jakie to jest irytujące, że muszę to cały czas przerzucać przez te wszystkie niewykonane rzeczy. Okej, dobra, myślałem, że będę mógł zrobić tak z milion rzeczy teraz, ale nie mogę, bo kuźwa, dalej nie mam. Będąc na końcu gry, dalej nie mam większości rzeczy. No fajnie jest, dobrze się bawię. Dzięki, że pytacie. Teraz zerkniemy, czy ten miecz, który zrobiliśmy, jest lepszy. I ruszamy w końcu na misję główną. Tak, jeszcze w tym odcinku zrobimy przynajmniej jedną misję główną, żeby cokolwiek ruszyło do przodu. Teraz mam rozkminę generalnie, gdzie na przykład, skąd na przykład mam zdobyć krzemienie. A i tak, mam nowe ubranko w postaci ubrania kapitana morskiego, które możemy nosić teraz już na luzie. Pistoletów nowych nie ma. Mamy jeden miecz najwidoczniej i gra mi się kurwa jeszcze ścięła, to było cudowne. Okej, czyli my najwidoczniej cały czas korzystaliśmy z podstawowego miecza, no to kuźwa, dobrze wiedzieć, naprawdę. To obstawiam, że ten cały miecz Broken Sword, który rzekomo mamy przy sobie, aczkolwiek gdzie on kuźwa jest, to mi nawet nie pytajcie. A, nie, sorry, wybaczcie. Nóż Broken Sword to nie miecz, to... Edou, nóż. Czemu się kurwa nie domyśliłem w sumie. No dobra, czyli dalej lecimy na podstawowym ekipunku. Super. Przynajmniej mamy podwójną kaburę. Co pozwoli nam strzelić dwa razy pod rząd. I to wydaje się, że to dużo nie znaczy, ale no cóż. Do tej pory mogliśmy strzelić raz, teraz możemy strzelić dwa razy, więc no cóż.
Dwa razy więcej śmiercionośnych kul. Dobra. Heifem, dość już naczekał czas spotkać się z nimi, być może nawet zabić Benjamina Churcha. Bo gość już dość długo odwlekał swoją własną śmierć. Okej, okay. Ponownie Nowy Jork. I o ile mnie pamięć nie mieli nawet... Tak, właśnie, jak myślałem... Mieliśmy się spotkać z Heifemem blisko portu. Tak więc tak właśnie zrobimy. Czas sobie usiąść i zacząć misję. Albo, nie wiem... Stanąć koło ławki jak idiota i zacząć misję. Evening, Connor. I see you made it here in one piece. Recovered from your beating, then? Benjamin Church is holed up on an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along, then. Follow me. Tak, i teraz jak już dwa poprzednie odcinki były nagrane w dosyć, może nawet trzy ostatnie odcinki, w dosyć nieprzyjemnym nastroju, to teraz tak, czas wrócić do tej dobrej części gry, czyli do interakcji między Heifemem a Connorem. I tak, tutaj naprawdę gra błyszczy. Jeśli jest jakiś moment tej historii, gdzie naprawdę dobrze czuć postać Connora, to jest właśnie ten konkretny moment. Ich niełatwe przymierze. Okej, okay. Niewidzialna ściana, po której biegliśmy. Nieźle hicasz, staruszku. Tell me something. Hmm? You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions? What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the Jobinoles who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people have made their choice. And it was Washington. The people chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. Oh, they might have dressed it up with pretty words. That does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. No właśnie, taki przykład dialogu. I proszę, po raz kolejny mamy bardzo fajny, ale rzadko spotykany motyw. Ktoś tłumaczy nam, na czym polega na dobrą sprawę wojna templariuszy z asasynami, bo tego w tej grze, mimo tego, mimo wątków, którymi ta gra się zajmuje, nie ma za dużo. Przeważnie staramy się gonić za jakimiś personalnymi celami, czy jest to zemsta, czy zarobek, czy coś takiego, ale nikt się w sumie nie skupia na tym, w sumie, dlaczego asasyni templariusze walczą. I teraz... zaczynamy rozumieć powoli obie strony. Ponownie, brawa dla ciebie, Assassin's Creed 3, bo tak o trójce teraz mowa. Tutaj generalnie sprawę konfliktu, różnicy zdań między templariuszami a asasynami również w jaki sposób podejmuje Assassin's Creed Rogue, aczkolwiek niestety idzie mu to dosyć nieudolnie. Aczkolwiek jest tam potencjał, ponownie. Church, you clever bastard. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but it has replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you... No.
We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement? Genialnie. Dobra, tak więc idziemy zwinąć strój. Sądrą czy Heifem zasugerował, że ktoś mógłby rozpoznać naszą szatę asasyna? Przecież jesteśmy w niej totalnie anonimowi, no nie? Kaptur, etc., no nie? Tak, żeby nie było. Nie możemy na przykład teraz użyć naszych rekrutów, którzy, no cóż, ironicznie by się w tym momencie przydali, ale no cóż. Cokolwiek. Okej. Close enough. Jak wyglądam? Jak idiota, okej. That should suffice. Follow me. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The Father of Understanding guides us. You I recognize, not the savage. He is my son. Tasted of the forest fruits, did you? Oho, ho, jaki rubaszny strażnik, zginiesz kolejny. Off you go then. To było nawet miłe, chyba. Sądzę, to fajne, że akurat generalnie Connor musiał zedrzeć ubranie z gościa, który akurat przechadzał się prawie że środkiem ulicy, nie mógł znaleźć jakiegoś gościa na jakiejś bocznej alejce czy coś takiego. Oj, nie, to musiała być główna ulica ze wszystkich strażników w tym mieście. Okej, nie możemy póki co biegać. Jesteśmy zmuszeni iść tym konkretnym tempem. Locked. Give me a moment. Must be strange for you, discovering my existence as you have. I'm actually curious to know what your mother might have said about me. Always wondered what life might have been like had she and I stayed together. How is she, by the way? No. Dead. Murdered. What? I'm sorry to hear that. Oh, you're sorry. I found my mother burning alive. I'll never forget her face as she sent me away. Charles Lee is responsible for her death by your order. And you're sorry. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on a more practical pursuit. It is done. And I'm all out of forgiveness. I proszę, ta gra może mieć dobrze napisane dialogi i ciekawe postaci. Benjamin Church, stand accused of betraying the Templar Order. To nie on, prawda? And abandoning our principles in pursuit of personal gain. In consideration of your crime, I hereby sentence you to death. No! A, to jednak on. Nie, to nie on. Church and the cargo are long gone. And I'm afraid you won't be in any condition to follow. Skubany. We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principles to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. Czemu ja do cholery walczę ostrzami? Half-breed fight like some feral dog. Best we put him
Don't let them escape! Get it! The Indian too! Take them down! Pięknie. That one, Penny's half free! Jezu Chryste, jaka rozpierducha. Chodź tu. Pięknie. Where is church? Gdzie jest kościół? Mów mi, gdzie go ukryłeś? You have my word. Ale nie jego. He left yesterday for Martinique. Took passage on a trading sloop called the Welcome. Loaded half its hold with the supplies he stole from the Patriots. That's all I know, I swear. You promised. And he kept his word. Let's go. Serio. I znowu uciekanie przez ogień. Zabawa. Hej, tata, czekaj może, co? Co z... We need to get out of here. You don't say. Now is not the time for sightseeing. No, no, robię co mogę. Płomień nie pomaga. Ty w sumie też niezbyt. Come on, nie! Shit. Naprawdę musi teraz disować tych cholernych zdrajców. Zorą Hafem jak na mistrza templariuszy dość często daje się złapać w sytuacjach bez wyjścia, prawda? Który wyciąga go honor albo szczęśliwy zbieg okoliczności, nie? A może sam je ustawia? To jest pytanie. Mam lepszy pomysł. Mona? What are you up to? No, don't do that. There's no way of knowing what's on the other side. No dobra, to było komiczne. To jest fajna pisana scena, fajna pisana sytuacja. Zgubiliśmy czapki, o nie. We do now. No. Nie będziemy o tym nigdy mówić, prawda? Church is at least a day on us. We must move quickly if we're to catch him. I have a ship we can use. Meet me on the pier when you're ready. Okej, nie wygląda na pewnego. O, i proszę, sekwencja 9 skończona? Nie, tylko misja, okej. Sekwencja 9 zakończy się w kolejnej misji, jak ubijemy Churcha, no bo tak, oczywiście jego czas już nadchodzi. I teraz, o ile się nie mylę, wyrzuci nas w naszej osadzie. I tam będziemy mogli ruszyć dalej, ale to już kolejny odcinku. Teraz zobaczymy, czy nie ma żadnej cutscenki zaraz po tym. A nie, czyli dobra, czyli nawet nie ruszamy z naszej osady. No dobra, teraz tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W końcu ruszyliśmy fabułę do przodu i teraz... Tak, mówiłem już wielokrotnie. Jeśli nawet przerwiemy dla misji osady, to będzie już to krótka przerwa, bo niewiele tego zostało. Tak więc dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 3 u mnie na kanale. See ya!